Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichu może pochwalić się nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym. W piątek, 2 października, miało miejsce uroczyste przywitanie wozu. Cieszymy się niezmiernie, całym zarządem, w imieniu zarządu całej się cieszymy, że to zostało zrealizowane. No, nie z niebagatelnych środków. Nowy samochód kosztował blisko 770 tysięcy złotych. Zakup sfinansowany został ze środków zewnętrznych, a także Urzędu Gminy i własnych jednostki. Jest to samochód GBA na uterenowionym podwoziu 4x4 na pojedynczych kołach z potencjałem, zwiększonym potencjałem tak jakby terenowym. Wyposażenie samochodu standardowo, jeżeli chodzi o wyposażenie KSRG, które obowiązuje w samochodach, czyli wszystko co ma być, czyli zestaw R1, defibrylator AED, hydraulika, sprzęt gaśniczy, sprzęt ratowniczy, burzący, wszystko to, co ma być na samochodzie, to co do tej pory jednostka posiadała, bo tutaj samochód jest dostarczony do nas bez wyposażenia. Dzisiaj nastąpi jeszcze przełożenie tego sprzętu i dzisiaj, jak się nam uda, czy w nocy ewentualnie, czy rano, samochód zostanie wprowadzony do działań ratowniczych już, bo taki jest plan, wszystko już jest przygotowane, zgłoszone już jest na powiatowym stanowisku kierowania, tylko czekają na sygnał, żeby od nas samochód mógł już zacząć pełnić swoją funkcję ratowniczą i przez to zwiększamy automatycznie potencjał możliwości na terenie tutaj gminy Chybie. No, samochód jest nowoczesny, z parametry, które tutaj spełnia, tak samo Euro 6, to też jest gdzieś tam potencjał, no bo dlatego Fundusz Ochrony Środowiska się włącza, żeby podnieść też ekologię. OSP w Mnichu dysponuje jeszcze innymi samochodami. Samochód Tatra, który jest 32-letni, ciężki, oraz od 2001 roku, który pozyskaliśmy z Państwowej Straży w Świętochowicach, średni samochód, który zostanie wycofany z naszej jednostki. No, oprócz tego jeszcze dysponujemy lekkim samochodem Mitsubishi L200. Samochód Tatra zostaje na terenie gminy Chybie i w kompanii gaśniczej powiatu cieszyńskiego. W najbliższym czasie będzie modernizowany i chcemy przedłużyć jego czas eksploatacji jeszcze, jeżeli się nam uda, gdzieś tych 8-10 lat, żeby jeszcze nam posłużył, ale to wymaga już głębokiego, kapitalnego remontu, do którego się przymierzamy w przyszłym roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.